Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Opowieść Artura Gordona Pyma, znany taket. Rozdział trzeci. Zaraz mi przyszło na myśl, że to list od Augusta, który, wskutek nieprzewidzianego wypadku, nie mógł wyzwolić mnie z tego więzienia i obmyślił tego rodzaju sposób powiadomienia mnie o prawdziwym stanie rzeczy. Drżąc z niecierpliwości, zacząłem nerwowo szukać zapałek i świec. Miałem niejasne wspomnienie, że je gdzieś starannie przed zaśnięciem odłożyłem. Być może przed ostatnią wyprawą do klapy byłem jeszcze zdolny je znaleźć, ale teraz na próżno usiłowałem przywołać w pamięci miejsce ich ukrycia i spędziłem całą godzinę na bezużytecznym i do najwyższego stopnia denerwującym szukaniu tych przeklętych przedmiotów. Nigdy zapewne żaden człowiek nie przechodził tak okropnych mąk, trwogi i niepewności. Nagle, gdy tak wokoło siebie macając, wychyliłem głowę poza obręb paki, dostrzegłem jakby słaby błysk światła. Niezmiernie zdumiony, usiłowałem do niego dotrzeć, gdyż zdawało mi się tylko kilka stóp odległe. Zaledwie jednak posunąłem się o krok, straciłem to światło zupełnie z oczu i dopiero powróciwszy do paki, i stanąwszy w pierwotnej pozycji, ujrzałem je znowu. Poruszając głową w tę i ową stronę, domyśliłem się, że dojdę do światła, nie tracąc go z oczu, jeśli popełznę w kierunku przeciwnym do pierwej obranego. Tak też i zrobiłem. Przybywszy z niesłychanym trudem, niezliczone, ciasne zakręty przekonają się, że światło Pochodzi z resztek moich własnych fosforowych zapałek, rozsypanych w przewróconej na bok próżnej beczce. Dziwiłem się, skąd się tam znalazły, gdy nagle natrafiłem ręką na kilka szczątków świecy, najwidoczniej przerzutej przez psa. Wywnioskowałem, że tygrys pożarł cały zapas mych łojówek i natychmiast zwątpiłem zupełnie w możliwość odczytania listu Augusta. Kawałki świec były tak pomieszane z różnymi świecami w beczce, że nie mogły mi się już przydać, zostawiłem je więc tam, gdzie były. Parę jednak okruszyn fosforu zebrałem starannie i zaniosłem do paki, gdzie spokojnie czekał na mnie tygrys. Doprawdy nie wiedziałem, co robić. Ładownia była pogrążona w tak głębokich ciemnościach, że nie widziałem własnej ręki, choćbym ją nie wiem jak zbliżył do twarzy. Zaledwie dostrzegłem biały pasek papieru, i to nie patrząc nań wprost, lecz spoglądając z ukosa. Można sobie zatem wyobrazić, jak ciemno było w moim zamknięciu, a list przyjaciela, jeżeli w ogóle to był list, powiększał tylko mój niepokój, dręcząc i tak już udręczony i osłabiony umysł. Na próżno wymyślałem coraz niedorzeczniejsze sposoby uzyskania światła, sposoby, na które by mógł wpaść chyba tylko człowiek pozostający w niespokojnym śnie po zażyciu opium. Rozważałem je wszystkie po kolei. Wydawały mi się to najgłupsze, to znów najmądrzejsze pod słońcem, zależnie od tego, czy w mym udręczonym umyśle brał górę rozum, czy też chorobliwa fantazja. Wreszcie jednak. Przyszła mi do głowy myśl zupełnie rozsądna i dziwiąc się, żem wcześniej na nią nie wpadł, zabrałem się do wykonania planu, położyłem papier na grzbiecie jednej z książek i rozsypałem na nim okruchy fosforu. Szybko i silnie potarłem dłonią całą powierzchnię listu. Jasne światło rozlało się natychmiast po karce, i gdyby było na niej cokolwiek napisane, pewny jestem, że odczytałbym litery bez żadnych trudności. Ale na kartce. Nie było ani sylaby, nic, tylko smutna, rozpaczliwa pustka. Po kilku chwilach światło znikło i czułem, jak w serce ściska mi skurcz konania. Mówiłem już nieraz o tym, że mój umysł znajdował się przez cały czas w stanie graniczącym z obłędem. Były co prawda chwile, w których odzyskiwałem w całej pełni nie tylko władzę umysłową, ale nawet energię, chwile te jednak były rzadkie. Należy zrozumieć, że od wielu dni oddychałem zatrutą atmosferą ciasnej ładowni wielorybniczego statku i przez większą część tego czasu byłem niedostatecznie zaopatrzony w wodę. W ciągu ostatnich 14 lub 15 godzin nie miałem już jej wcale i przez tyleż godzin nie spałem. Ostro solone mięso było moim głównym, a od utraty baraniny jedynym pożywieniem nie mówiąc o sucharach okrętowych, zbyt twardych i suchych dla mego opuchłego i wyschłego gardła, miałem teraz wysoką gorączkę i czułem się zupełnie chory. To mnie usprawiedliwia, dlaczego spędziłem wiele długich godzin w rozpaczy i przygnębieniu, zanim wpadłem na myśl, że przecież zbadałem tylko jedną stronę papieru. Nie będę opisywał uczcia wściekłości. Gniew przeważał w owym czasie nad wszelkimi innymi uczuciami, Jakie mnie opanowało, gdym sobie przypomniał moją okropną omyłkę. Pomyłka sama przez się byłaby nieistotna, gdyby nie moja głupota i niepohamowana irytacja. W pierwszej bowiem chwili, rozczarowany, że nie znalazłem oczekiwanych kilku słów na papierze, z dziecinną złością podarłem go na kawałki i wyrzuciłem nie wiadomo gdzie. W najcięższej części zadania, gdy chodziło o znalezienie szczątków listu dopomogła mi zmyślność tygrysa. Po dłuższym szukaniu znalazłem kawałek kartki i umieściwszy ją tygrysowi pod nosem, starałem się dać mu do zrozumienia, że należy przynieść resztę. Ku memu zdziwieniu, gdyż nie uczyłem go nigdy zwykłych sztuk, z których słynie jego rasa, natychmiast zrozumiał o co mi chodzi i pociągnąwszy kilka razy nosem, szybko przyniósł dość duży kawałek papieru. Trąc nosem o moją rękę, zdawał się oczekiwać uznania za to, czego dokonał. Pogłoskałem go po głowie i pies powrócił do swego zajęcia. Teraz upłynęło kilka minut, zanim powrócił, ale przyniósł i tym razem duży kawałek papieru, który uzupełniał, jak się okazało, list. Rozdarłem go bowiem tylko na trzy części. Na szczęście znalazłem bez trudności resztę fosforu. Kierując się mdłym blaskiem, jaki wydawały trzy czy cztery ostatnie okruchy. Dotychczasowe niepowodzenia nauczyły mnie rozwagi i dłuższy czas zastanawiałem się nad tym, co mi uczynić wypada. Najprawdopodobniej, myślałem, jest zapisana ta strona, której nie oglądałem ale która to strona? Złożenie kawałków nie dawało mi żadnej wskazówki w tym kierunku. I pozostawała tylko pewność, że znajdę wszystkie wyrazy, jeżeli w ogóle było tam cokolwiek, z jednej strony i w niezmienionym porządku. Sprawdzenie tego było rzeczą pierwszorzędnej wagi, gdyż ilość fosforu była absolutnie niewystarczająca na trzecią próbę, gdyby ta, jaką zamierzają zrobić, nie udała się. Jak poprzednio. Położyłem cały papier na książce i siedziałem przez kilka minut, opracowując starannie dalszy plan działania. Wreszcie wpadłem na myśl, że przecie niemożliwe, aby strona zapisana nie oznaczała się jakąś bodaj najmniejszą nierównością, którą mógłbym odkryć przy pomocy zmysłu dotyku. Postanowiłem zrobić próbę. Przesunąłem delikatnie palcem po papierze, lecz nie wyczułem nic. Odwróciłem więc papier i ułożywszy go znowu na książce. Powtórzyłem zabieg. Ujrzałem słaby, ale dość wyraźny błysk, gdy potarłem palcem o powierzchnię papieru. Jasne było, że błysk ten pochodził z małych cząsteczek fosforu pozostałych po pierwszej próbie. Więc na odwrotnej stronie znajdowało się pismo, o ile w ogóle był to jakiś list. Jeszcze raz odwróciłem kartkę i wziąłem się do dzieła w sposób identyczny z poprzednim. Potarłem fosfor, i w jasnym świetle ujrzałem wyraźnie. Kilka wierszy dłuższego jakby czerwonym atramentem skreślonego pisma. Światło, choć dostatecznie wyraźne, trwało jednak krótko. Gdybym nie był tak podniecony, z łatwością odczytałbym te trzy zdania, bo tyle ich naliczyłem. W pośpiechu, jednak i zdenerwowaniu, chciałem objąć wzrokiem wszystko naraz i zdołałem odczytać zaledwie kilka ostatnich słów, które brzmiały jak następuje: krwią. Pozostań w ukryciu, jeśli ci życie miłe. Gdybym nawet zdążył odczytać wszystko i poznał całą treść ostrzeżenia, gdyby nawet to ostrzeżenie zawierało opis najokropniejszej katastrofy, nie mogłoby to jeszcze wstrząsnąć mną tak strasznie jak ten niezrozumiały urywek. A wyraz krew, tak zawsze brzemienny tajemnicą, cierpieniem i trwogą, jakże okropny, wydał mi się teraz. To słowo, oderwane od słów poprzednich, które go uzupełniały i nadawały mu znaczenie, to okropne słowo krew, opadło lodowatym ciężarem na moją udręczoną duszą. Jeżeli August radził mi pozostać w ukryciu, zależniając od tego moje życie, miał ku temu niewątpliwie dostatecznie ważne powody. Zacząłem snuć tysiące przypuszczeń, ale żadne nie naprowadziło mnie na rozwiązanie zagadki. Gdy powracałem z mojej ostatniej wyprawy do Klapy, postanowiłem, zanim jeszcze dziwne zachowanie tygrysa zwróciło moją uwagę, dać załodze jakiś znak życia, albo gdyby mi się to nie udało, utorować sobie drogę przez dolny pokład. Pewność, że jeden z tych dwóch planów musi się udać, dodawała mi jej odwagi, której bym inaczej nie miał, do zniesienia wszystkich okropności mego położenia. I oto tych kilka słów odebrało mi resztę nadziei. Po raz pierwszy uczułem całą swą bezsilność. W ataku rozpaczy rzuciłem się na materac i przeleżałem może całą dobę w stanie zupełnej apatii, przerywanej tylko od czasu do czasu przebłyskami świadomości i rozumu. Wreszcie powstałem raz jeszcze i zacząłem rozmyślać nad grozą sytuacji. Było możliwe, że wytrwam jeszcze jedną dobę bez wody, ale nie dłużej. Z początku. Raczyłem się obficie napojami alkoholowymi, w jakie zaopatrzył mnie August, ale one podniecały tylko moją gorączkę, nie zaspokajając pragnienia. Obecnie pozostało jeszcze ćwierć kwarty jakiegoś likieru brzoskwiniowego, który przyprawiał mnie o nudności. Kiełbasy dawno zjadłem, z szynki pozostała tylko skórka, a cały zapas sucharów pożar tygrys, zostawiając zaledwie kilka okruchów. Jakby dla dopełnienia mych trosk. Czułem, że z każdą chwilą wzrasta okropny ból głowy i że towarzyszy mu rodzaj obłędu, który dręczył już mnie po pierwszym śnie. Od kilku godzin oddychałem z największą trudnością, a teraz każdy oddech wywoływał bolesny skurcz w piersiach, co mnie bardzo zatrważało. Ale miałem jeszcze jedną przyczynę niepokoju, tak okropną, że wynikająca z niej trwoga kazała mi wreszcie podnieść się z materaca. Przyczyną tą było zachowanie się psa. Już podczas pierwszej próby rozcierania fosforu dostrzegłem zmianę w jego zachowaniu. Właśnie gdy byłem tym zajęty, oparł nos o rękę i zaczął cicho warczeć. W owej chwili jednak byłem zbyt podniecony, by zwrócić uwagę na tę okoliczność i wnet o niej zapomniałem. Zwłaszcza, że wkrótce potem rzuciłem się na materac i popadłem w rodzaj letargu. Po chwili usłyszałem szczególny świst w pobliżu ucha i przekonałem się, że to tygrys, sapiąc i dysząc w stanie najwyższego podniecenia, spogląda na mnie świecącymi w ciemności oczyma. Gdy się doń odezwałem, odpowiedział głuchym warczeniem, a potem legł spokojnie. Następnie popadłem znowu w odrętwienie i znowu zostałem w podobny sposób zbudzony. Powtórzyło się to kilka razy i zachowanie się tygrysa. Nabawiło mnie wreszcie takiego lęku, że rozbudziłem się zupełnie. Teraz pies leżał tuż obok wejścia do paki, warcząc i kłapiąc zębami, jak gdyby go dręczyły konwulsje. Nie miałem już wątpliwości, że brak wody w połączeniu z trującą atmosferą luku nabawił go wścieklizny i nie wiedziałem co począć. Ze strętem odrzucałem myśl zabicia tygrysa, a jednak zdawało się, że nie mam innego wyjścia. Widziałem jego oczy, wpatrzone we mnie z wyrazem śmiertelnej nienawiści, i każdej chwili spodziewałem się, że na mnie skoczy. W końcu jednak uczułem, że nie zniosę dłużej tej potwornej sytuacji i postanowiłem za wszelką cenę wyjść z paki i skończyć z nim, gdyby mnie doprowadził do tej ostateczności. Aby wydostać się z paki, trzeba było przejść wprost przez jego ciało, a on tymczasem, jakby znając mój zamiar, Powstał na przednie łapy. Odgadłem to po zmianie położenia oczu i wyszczerzył białe zęby, co dostrzegłem bez trudności. Wziąłem skórkę z szynki i flaszkę likieru i przycisnąłem je do siebie wraz z wielkim nożem pozostawionym mi przez Augusta. Po czym, owinąwszy się szczelnie płaszczem, ruszyłem ku wyjściu z paki. Ledwie się posunąłem, gdy pies z głośnym skowytem wskoczył mi do gardła. Całym ciężarem ciała uderzył mnie w prawe ramię, także runąłem gwałtownie na lewe. Rozwścieczone zwierzę przeleciało przeze mnie. Upadłem na kolana i ukryłem głowę w kocach, co uchroniło mnie od drugiego, równie wściekłego napadu. Czułem, że pies z całej siły wpija ostre zęby w zwał wełny, którym otoczyłem szyję. Lecz na szczęście nie może przegryźć wszystkich warstw. Leżałem więc pod wściekłym zwierzęciem i każdej chwili mogłem się znaleźć zupełnie w jego mocy. Rozpacz dodała mi sił, gwałtownym ruchem strąciłem go z siebie. Po czym uniosłszy koce w górę, rzuciłem je wszystkie na niego i zanim zdołał się z nich wyplątać, wyskoczyłem z paki, zasuwając deskę, by nie mógł mnie gonić. W walce tej straciłem jednak skórkę od szynki i całym moim zapasem żywności. Było obecnie ćwierć kwarty likieru. Gdy to sobie uprzytomniłem, dałem się ponieść jakiemuś uczuciu przekory, jakiemu czasami ulegają rozpieszczone dzieci i wypróżniłem flaszkę do ostatniej kropli, po czym rozbiłem ją z ciekłości o podłogę. Zaledwie przebrzmiał brzęk tłuczonego szkła, gdy usłyszałem swoje imię wymówione przyciszonym głosem gdzieś między pakami. Było to wrażenie tak nieoczekiwane i tak potężne, że na próżno starałem się odpowiedzieć. Utraciłem zupełnie zdolność mówienia. Umierając z obawy, że towarzysz mój, uważając mnie za umarłego za przestanie poszukiwań, stałem u drzwi paki, drżąc konwulsyjnie, usiłowałem wydobyć głos z krtani. Na próżno, gdyby los tysiąca światów zależał od wymówienia jednej tylko zgłoski, nie potrafiłbym jej wymówić. Usłyszałem jakiś niewyraźny, słaby odgłos gdzieś przede mną, wśród okrętowych gratów. Wkrótce szmer stał się mniej wyraźny. Potem ucichł zupełnie. Nigdy nie zapomnę, czego wtedy doświadczył. On odchodził. Mój przyjaciel, mój towarzysz, moja jedyna nadzieja odchodził, opuszczał mnie, odszedł. Chcę więc, abym zginął tu marnie, skonał w tym najokropniejszym i najobrzydliwszym więzieniu. Ach, Jedno słówko mogło mnie uratować. Jeden krótki dźwięk. I tego jednego dźwięku nie mogłem wydać. Jestem przekonany, że doznałem w owej chwili mąk tysiąc razy gorszych, niż by mogła je zgotować śmierć. Zakręciło mi się w głowie i śmiertelnie osłabiony runąłem na kraniec paki. Gdy upadłem, wysunął mi się z zapasa nóż i z dźwięcznym łoskotem uderzył o podłogę. Nigdy jeszcze żaden dźwięk nie zabrzmiał tak rozkosznie. Niby czarodziejska muzyka w moim uchu. Z bijącym sercem nasłuchiwałem, chcąc się przekonać, czy łoskot doszedł uszu Augusta. Wiedziałem bowiem, że osobą, która wymówiła moje imię, nie mógł być nikt inny jak tylko on. Chwilę było cicho. Potem znów usłyszałem wyraz Artur. Kilkakrotnie powtórzony cichym, wahającym się głosem. Budząca się nadzieja. Rozwiązała mi język i wrzasnąłem jak tylko mogłem najgłośniej. Augustie! Ach, Augustie! Pst! Cicho! Milcz! Na miłość! Bosko! Odpowiedział głosem drżącym ze wzruszenia. Zaraz przyjdę do ciebie, niech tylko utroję sobie drogą poprzez te graty. Przez długi czas słyszałem jak się poruszał wśród stosu skrzyń. Każda chwila wydawała mi się wiekiem. Wreszcie uczułem jego rękę na ramieniu, a równocześnie przysunął mi butelkę wody do ust. Ten tylko kto nagle został wydarty z objęć śmierci albo znosił męki pragnienia wśród okoliczności tak przerażających, jak te, w których ja się znajdowałem, może sobie wyobrazić nieopisaną rozkosz, jaką mi sprawił długi łyk tego najcudowniejszego, najbardziej błogosławionego na świecie płynu gdy już w pewnym stopniu zaspokoiłem pragnienia. August wydobył z kieszeni kilka zimnych, ugotowanych kartofli, które pochłonąłem ze zwierzęcą chciwością. Przyniósł też ze sobą ślepą latarnię, a jej światło sprawiło mi nie mniejszą radość niż woda i pożywienie. Lecz z największą niecierpliwością oczekiwałem wyjaśnień dotyczących jego długiej nieobecności. Zaczął więc na moją prośbę, Opowiadać, co zaszło na okręcie podczas mego pobytu w zamknięciu. Tłumaczenie Marian Stemar Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzezowski